Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. To ludzie, których łączy wyjątkowa więź, kochają Pana Boga, służą Kościołowi, na co dzień troszczą się o ojczyznę. Dziś mieli okazję usłyszeć słowo „dziękuję”. Na 14 dziękczynienie w rodzinie przyjechali pielgrzymi z całej Polski. Już nie przez fale, nie przez radio, ale razem w miejscu, które jest sercem tego radia. Rodzina Radia Maryja zebrała się, by pomodlić się za Polskę. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, wotum wdzięczności za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. Miejsce, w którym każdego roku wierni dziękują. Dziękują Bogu, dziękują sobie nawzajem za przyjaźń i dar wspólnoty. I dziękują wszystkim tym, którzy na co dzień dbają o katolickie media w Toruniu. Ich media. Media będące blisko człowieka. Radio Maryja ciągle potwierdza swoją troskę o innych. Dostrzegł to prezydent Andrzej Duda w liście, jaki odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Banda. W sposób szczególny chcę podziękować za zbudowanie rodzinnej więzi przenikniętej chrześcijańską miłością bliźniego, empatią i solidarnością, którą otoczyli Państwo przede wszystkim osoby najsłabsze, samotne, często pomijane i odrzucone. Słowo „dziękuję” w Toruniu padało dzisiaj wielokrotnie. Padło także z ust ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka, który zwrócił się do całej rodziny Radia Maryja. Chcę wam wszystkim podziękować, bo jesteście absolutnie niezbędni. Niezbędni w procesie wychowawczym. W procesie wychowywania młodych pokoleń Polaków. Minister edukacji tłumaczył, że rodzice i dziadkowie nie mogą abdykować, są potrzebni dzieciom i młodym. Muszą wychowywać, muszą być przykładem. Zwłaszcza teraz, gdy, jak mówił założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, tak wielu młodych wypisuje się z religii, tak wielu rodziców pozbawia swoje dzieci katechezy. Wy możecie bardzo wiele. I kochani, bierzmy się do roboty, dobrze? Do pracy. Do pracy dla Ewangelii i dla Polski katolickiej. Biskup toruński, ksiądz-biskup Wiesław Śmigiel, przypomniał dziś, że rodzina Radia Maryja jest przepełniona głęboką wiarą, miłością do ojczyzny i Kościoła, a także wielkim szacunkiem do drugiego człowieka. W homilii nawiązał do Ewangelii i święta przemienienia Pańskiego. Mówił, że góra, na której Jezus przemienia się wobec apostołów, to także góra przemiany na lepsze. Ksiądz-biskup zachęcał wiernych, by ich świadectwo było widoczne w parafiach. Ludziom wiary łatwiej żyć i zachowywać Bożą naukę, jeśli w Eucharystii szukają siły. Każda odsłona Boga, który pozwala się odkryć jako ten, który się przemienia, jest wielkim potwierdzeniem Jego miłości. Miłości, która oddaje życie, miłości pełnej poświęcenia, miłości, która zawsze zaprasza i zawsze chce być blisko. Wierni stają się wobec samych siebie świadectwem tej miłości, zwłaszcza tutaj w Toruniu, miejscu, gdzie zawsze są mile widziani, i przypomniał im o tym prezydent miasta Michał Zalewski. Toruń z radością wita waszą obecność. Proszę, abyście czas spędzony w Toruniu zapamiętali po to, aby zaplanować już sobie obecność w naszym mieście na kolejnym dziękczynieniu w rodzinie Radia Maryja w Toruniu. Bo to zawsze czas, w którym można zobaczyć, że nie jest się samym. Czas, który pokazuje, obok są ludzie i myślą podobnie jak ja. I podobnie jak ja, chcą zanieść Jezusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, nie odkryli. Podobnie jak ja, chcą więcej Boga. Na pielgrzymów czekało dziś mnóstwo atrakcji, dziękczynienie w rodzinie. To obok wspólnej modlitwy, koncerty, tańce, pokazy sprzętu strażackiego czy wyjątkowe regionalne wyroby. Scena dziękczynienia w rodzinie, koncert ojców Azariasza Hesa i Juliana Mieczysława Śmierciaka. Jak co roku wspólnemu świętowaniu musiała towarzyszyć muzyka i radość. Do wspólnego śpiewu zaprosił pielgrzymów Jan Wojdak i zespół Wawele. Z nami na całą Polskę zaczarowany fortepian gra. Zaczarowane melodie zna. A im dłużej trwał koncert, tym publiczność była bardziej roztańczona. Przed nami złota Kalifornia.
Do tańca nie zmuszali uczestników dziękczynienia artyści z zespołu Hutsulia z Ukrainy, ale postanowili zatańczyć sami na scenie i to w wyjątkowy sposób. Na toruńskim dziękczynieniu w rodzinie każdy miał okazję znaleźć coś dla siebie. Tych najmłodszych przyciągnęła zjeżdżalnia. Byli tacy, którzy spędzili na niej mnóstwo czasu. Zapytaliśmy Antka o to, ile razy zjechał. 5. Małgosi bardziej od zjeżdżalni podobały się Pozytorecka. A o tym, co tak mocno urzekło dzieci, opowiedziała nam brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. W województwie kujawsko-pomorskim jest najlepsza grupa wysokościowa strażaków, dlatego też ich mamy tutaj ze sobą. Ta grupa wysokościowa zaprosiła najmłodszych do współpracy. Małe dzieci potrafią wejść tutaj na samą górę. Dzisiaj mamy stawioną drabinkę na wysokość ponad 10 metrów. Oczywiście dzieci były odpowiednio asekurowane, ale w Toruniu dziś obok atrakcji była też szansa nabycia nowych umiejętności. O to zadbała policja. Prowadzimy tutaj pokazy pierwszej pomocy, uczymy jak tej pomocy udzielać. Wyjaśnia aspirant Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Jak każdego roku na dziękczynieniu nie mogło zabraknąć sprzedawców, często proponujących regionalne wyroby. Pan Marek polecił nam najlepszy miód. Bardzo bym poleciał właśnie miody leśne, zresztą ten miód leśny został uznany i wpisany na listę produktów tradycyjnych przez nasze Ministerstwo Rolnictwa. Z kolei pan Mateusz wyjaśnił, które mydło najbardziej sprzyja naszej skórze. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce wprowadziliśmy innowację dotyczącą produkcji mydła ze złotem i ze srebrem. Pani Małgorzata postanowiła przekonać nas, jakie atuty ma wełna z alpaki. Włos jest bardzo cienki i delikatny, a w środku włos jest pusty. Dlatego cały produkt jest bardzo cienki, a równocześnie bardzo ciepły. Żeby nie zatrzymać się tylko na tym, co mówili sprzedawcy, postanowiliśmy samych pielgrzymów zapytać, jak się bawią w Toruniu. Toż ja co rok tu jestem. My sobie bardzo cenimy. By dotrzeć na dziękczynienie, niektórych czekała pobudka wcześnie rano. Wyjazd był o godzinie 6 rano. Byłoby grzechem nie przyjechać, nie uczcić tego. Jeśli komuś w tym roku nie udało się przyjechać... Chyba dwa razy nie byłam tylko. Wciąż może nadrobić, bo przecież dziękczynienie to już tradycja. Po to, żeby rozszerzać dobro. Po to, by być razem w rodzinie. Ofertę 14 dziękczynienia w rodzinie uzupełniała strefa zdrowia. Ci, którzy regularnie się badają w Toruniu, mogli zrobić to za darmo, a ci, którzy do tej pory o to nie dbali, mieli okazję nadrobić stracony czas. Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch, by jednak i ciało, i duch był zdrowy, nie można zapomnieć o najważniejszym, o regularnych badaniach. Co 3 miesiące robię ogólne badania. Ogólnie, no to tak raz w roku idziemy na takie ogólne badania i jesteśmy cały czas pod kontrolą lekarza. Kto jednak nieco tę systematyczność zaniedbał, mógł dziś skorzystać z oferty mobilnej strefy zdrowia, która powstała w ramach 14 dziękczynienia Rodziny Radia Maryja. Zainteresowanych nie brakowało, mówi dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Resorcie Obrony, dr Aurelia Ostrowska. Ja jestem tutaj od samego rana, od momentu, kiedy poszczególne stoiska się otwierały i widzę, że nasi pielgrzymi wysiadali z autokaru i od razu kierowali się tutaj właśnie. Pielgrzymi skorzystać mogli m.in. z pomocy dietetyków, zrobić badanie spirometryczne czy badanie krwi. Do lekarza nie, a do chłopaka podeszli. Teraz to oni zmierzyli mnie ciśnienie 143 na 75, to dolnie bardzo dobrze, a te troszkę podwyższone. Mąż robił badanie cukru, a ja wyrobiła kartę ubezpieczeniową zagraniczną. Mnie, proszę panią, udało się skorzystać z mamografii. Mobilne strefy zdrowia wpisują się w program Zdrowe Życie, który został zainicjowany i objęty patronatem pary prezydenckiej. Ma on nie tylko zachęcić Polaków do dbania o siebie, ale również to umożliwić. Mówi szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczek-Bandych. To jest program, w którym uczestniczą Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczestniczy Ministerstwo Aktywów Państwowych i Grupa PZU SA. Program wystartował 2 miesiące temu i cały czas przybiera na sile. Dołączyła do nas Wojskowa Służba Zdrowia i bardzo dziękujemy panu ministrowi Błaszczakowi i obecnej tutaj pani dyrektor Aurelii Ostrowskiej. Dołączyła do nas policja, straż pożarna, dołączyli do nas farmaceuci, dołączyło Narodowe Centrum Krwi i Inspekcja Sanitarna. I dołącza Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w ramach programu współpracować chce głównie
głównie na polu edukacyjno-informacyjnym. Wielki test o zdrowiu będzie jedną z inicjatyw, mówi szef resortu profesor Przemysław Czarnek. Będziemy organizować lekcje o zdrowiu w poszczególnych szkołach, będziemy przekazywać do wszystkich szkół w Polsce za pośrednictwem kuratorów oświaty wszystkie te materiały, informacje, które w ramach tego programu Zdrowie Życie będą wypracowane. I być może właśnie takie zajęcia przesądzą o tym, że ktoś wybierze zawód lekarza czy pielęgniarki, by kształcić kadrę i to taką, dla której ważna będzie etyka. Swoje studia oferuje Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. To studia z pielęgniarstwa, mówi rektor uczelni ojciec dr Zdzisław Klawka. To właśnie między innymi też w naszej uczelni wychowujemy dla narodu, dla państwa polskiego młodzież, której państwo się nie powstydzicie. Wstydzicie za to powinni się ci, którzy nie chcą o siebie dbać. Rodzina Radia Maryja wciąż ma wiele do zrobienia, a dobry ewangelizator to zdrowy ewangelizator. A teraz tragiczny wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Pojazdem jechali pielgrzymi wraz z kierowcą 44 osoby. 12 osób nie żyje, 19 jest w stanie ciężkim. Była godzina 5:40, autostrada A4 w kierunku Zagrzebia. Autokar, którym podróżowali polscy pielgrzymi, zjechał z drogi i wpadł do rowu. Rozpoczęła się walka z czasem, by uratować jak najwięcej osób. We współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pomóc naszym rodakom. Rodzinom ofiar składam wyrazy współczucia. Napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Służby poinformował polski obywatel, który był w autobusie. Na miejsce udało się 16 zespołów ratowniczych, strażacy i policja. W kolejnych godzinach dyplomatom udało się ustalić więcej szczegółów. Pielgrzymkę zorganizowało Biuro Bractwa Świętego Józefa. Autokar, który wyruszył w piątek wieczorem, jechał do Medjugorje. Wśród pielgrzymów były m.in. osoby z okolic Sokołowa, Konina i Jedlni koło Radomia. Większość z województwa mazowieckiego. Z diecezji włocławskiej w feralnym autokarze znajdowało się 10 do 12 osób. Nie wszyscy przeżyli wypadek. Taki komunikat ukazał się na stronie diecezji włocławskiej. Ze wszystkich stron płyną słowa wsparcia. O ofiarach i rannych pamiętali też uczestnicy dziękczynienia w rodzinie, jakie odbywało się w Toruniu. W imieniu wszystkich pielgrzymów składamy rodzinom bardzo serdeczne wyrazy współczucia. Jesteśmy z wami w myśli i w modlitwie. Pierwsze szacunki wskazywały na 11 ofiar śmiertelnych. 12 osoba zmarła w szpitalu. Wielu jest ciężko rannych. Poszkodowani przebywają w kilku szpitalach. Zgodnie z informacjami, które otrzymujemy od personelu szpitala, mamy wielu pasażerów z ciężkimi urazami wielonarządowymi. Przekazał wicepremier Chorwacji, który udał się na miejsce wypadku. Polski rząd nie czekał, postanowił wspomóc akcję ratunkową. Napisał o tym na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Do Chorwacji na moje polecenie udają się dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z zespołu pomocy medycznej. Na miejscu poszkodowanych wspiera też 12 polskich policjantów. Część z nich ma zabezpieczyć bagaże i rzeczy osobiste podróżnych. Lotnicze pogotowie ratunkowe ustala, czy część pacjentów można już przetransportować do Polski. Resort infrastruktury przekazał, że autobus, który uległ wypadkowi, miał wymagane badania techniczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną infolinię. Podajemy numer telefonu plus 385 148 99 414. Ta infolinia funkcjonuje. Oczywiście wszelkie rodziny, wszyscy zainteresowani mogą dopytywać o konkretne przypadki. Przekazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Media w Chorwacji przekonują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Szczegóły mają ustalić polscy śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie. O modlitwę do wszystkich wiernych zaapelował przewodniczący konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Proszę, aby w najbliższą niedzielę podczas mszy świętych modlić się w intencji wszystkich poszkodowanych oraz ich bliskich. Nie wiemy na razie, kiedy pierwsi poszkodowani mogliby trafić do Polski. Mija 78 lat od rozstrzelania przez Niemców całej wspólnoty zakonnej ojców redemptorystów z klasztoru na Warszawskiej Woli. W stolicy odbyły się uroczystości rocznicowe.
6 sierpnia 1944 roku 30 zakonników ze wspólnoty redemptorystów zostało zamordowanych wraz z ludnością cywilną stolicy, tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego. Egzekucja miała miejsce przy ulicy Karolkowej 49 nieopodal kościoła świętego Wojciecha. W tym też kościele powstańcy mieli swoją bazę. Redemptoryści posługiwali ludności cywilnej, spowiadali ich, karmili i podtrzymywali na duchu. Ojciec Jacek Dębek przypomina, że zakonnicy wypełniali swoją posługę Bogu i ludziom do samego tragicznego końca. Kiedy powstańcy zdecydowali się opuścić to miejsce, sugerowali ojcu przełożonemu, ojcu Kani, byśmy odeszli, bo niewątpliwie czeka nas zemsta Niemców. Ojciec Kania po konsultacji ze swoją wspólnotą odpowiedział, że nie możemy zostawić ludzi, którzy nam zaufali. Za misję posługiwania bezbronnej ludności cywilnej redemptoryści zostali zamordowani poprzez strzał w tył głowy. Zginęli z rąk Niemców. Przychodzimy po to, by pamiętać, by przypomnieć tą historię, ale by uświadamiać sobie, że wolność zrodziła się także z krwi niewinnych. Ofiara ojców redemptorystów została dziś upamiętniona na znajdującym się na Warszawskiej Woli Placu Męczenników. W asyście honorowej Wojska Polskiego wieńce przy pomniku pomordowanych składali przedstawiciele władzy. W imieniu prezydenta wieniec złożyła doradca głowy państwa Barbara Fedyszak-Radziejowska. Z kolei w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek głos zabrała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Przypomniała, jak wyglądała posługa męczenników. Wspólna modlitwa, poczucie więzi, słowa otuchy płynące z ust ojców redemptorystów, jak również skromny posiłek pokrzepiały serca wystraszonych i bezbronnych ludzi. Wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski podkreśla, że redemptoryści ponieśli najwyższą cenę za obronę wartości chrześcijańskich. Ta męczeńska śmierć redemptorystów, męczeńska śmierć ofiar cywilnych, męczeńska śmierć powstańców nie poszła na marne, dlatego że Warszawa żyje. Skala okrucieństwa hitlerowskich Niemiec w stosunku do polskiego duchowieństwa była niespotykana na skalę światową, zaznacza dr Robert Derewenda, dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przede wszystkim chcieli pozbyć się wszystkich tych, którzy mogliby w przeszłości stanowić o narodzie polskim. Jeden z gestapowców miał się wypowiedzieć, że zginą ci redemptoryści za to, że wychowali bandytów. Dlatego pamięć o bohaterstwie zakonników nie może pójść w zapomnienie. Redemptoryści przy współpracy z instytucjami państwowymi tworzą projekt, który ma na celu edukację najmłodszych pokoleń. Jesteśmy to winni tym, którzy oddali życie za wolną Polskę, zaznacza Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Będziemy realizowali także projekty edukacyjne, takie nowoczesne projekty edukacyjne w nowoczesnej formie, aby dzieci, młodzież mogła tutaj w tym budynku zakonujących redemptorystów zapoznawać się z historią w sposób nowoczesny. Poprzez tę formę chcemy właśnie upamiętniać bohaterskość Polaków tamtych dni. Uroczystości rocznicowe zakończyła msza święta w intencji ofiar rzezi Woli. Ta niemiecka zbrodnia jest uznawana za największą jednorazową masakrę ludności cywilnej dokonaną w Europie w czasie II wojny światowej. Według szacunków historyków zginęło wtedy od 40 do 60 tysięcy osób. To były informacje dnia z Panem Bogiem.